Fajny to gość, bo nagrywa Sonika i nie narzekać, że słaba grafika. Jest to youtuber i każdy to wie, więc proszę nie odzywać się. Witam, z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Droga po drodze do Sonic Mania Plus. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku dokańczamy Sonic Advance 2 w poziomie Ice Paradise, czyli moim najulubieńszym poziomie w tej grze. Boże, ta muzyka, to wszystko, przysięgam, to jest cudne. Czemu ta gra w tej chwili wymusza na mnie chęć świąt, to ja nie. Jeszcze trochę, gro, przysięgam. Wierszyk napisany przez Adama Melgesa. No i kurde, ciśniemy, moi drodzy, ciśniemy, jak najbardziej. Ta muzyka jest przecudna. God damn it. Jej, bieganie po ścianie, for a win. Okej, okay, najsik. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Okej, dobra, tutaj mamy tylko wielkiego boksa. To może na zakrętej tej zgnieść. No well. Cześć, Dyms, czy coś? Co? Czemu ten Sonic tak zleciał? Nie trafił? No well. I don't know. Okej. Tak, może tutaj robić jak moje bounce'a w tej grze. Bounce for a win. Okej, najsik. Mogłem trafić tego boostera, ale trudno. Można i tak. Okej, okay, gin, pingwinie. Kurde, pingwiny z Madagaskaru czy coś. Fuck. Okej. Okay. Jej, dasze, for a win. Okej. Okay. Najsik. Nice. Ciekawe jest to, że tutaj czasami pojawia się lód i zjeżdżamy na dupie po tym lodzie. To jest ciekawe aktualnie. Okej, okay, speed use. Najsik. Nice. Gotta go fasty. O, kolejna zjeżdżalnia. Fuck. Ja musimy uważać, ponieważ pod niektórymi zjeżdżalniami aktualnie jest przepaść i to nie jest fajne. Mówię, no to jest aktualnie typowy design Dimps, ale jednak. O właśnie, zjeżdżamy na tupie, to co mówiłem. Co jest, jakie przyspieszonko pod koniec. Okej, okay, Sonic got through act 1. Najsik. Okej, okay, raz mamy Ice Paradise, act 2. Jazda. Aktualnie ta muzyka często mi przypomina o Ultimate Sonic Flash, czyli tej flashówce z Soniciem tak bardzo znanej. Szanuję każdego, kto grał. To aktualnie miało reklamować Sonic Advance 2. I czy zrobiło dobrą robotę? W sumie nie wiem, nie mam informacji, ale wiem, że mam nieśmiertałkę. ale tak, to mi się właśnie bardzo często kojarzy właśnie. Okej. Okay. Tak mi zostało z dzieciństwa, nie powiem, Ultimate Flash Sonic to jedna z moich pierwszych gier z Soniciem. Nieoficjalnych, bo nieoficjalnych, ale jednak. Dobra, jak coś tam dostać. Najsik. Ezy. Okej. Okay. Odejam. Okej. Okay. Ty. Boże, ta muzyka, nie mogę się powstrzymać, ona jest cudna. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Okej, okay, it's some sound chip GBA, to jest coś, co ja zawsze powtarzam, że po prostu sound chip GBA rządzi, okej? Okay? Jest jeden z lepszych sound chipów, jakie ja słyszałem w życiu. Koniec, kropeczka. Co to była za ścinka? Przepraszam was bardzo, aż straciłem tarczę z wrażenia. Halo, co to miało kurde znaczyć? Halo? Oh well. Kontynuujemy zjeżdżanie na dupie. Nice. 800 punktów. For a win. Sonic got through act 2. Ah, dobrze. No i mamy bossa. To jest boss, którego też średnio lubię. No dobra. Nie marudź, Nero, tylko graj czy coś. Oh fuck. Mianowicie, czemu ja nie lubię tego bossa? Ponieważ, właśnie, tak to wygląda, że tutaj będzie zrzucał nam te bomby i musimy uważać. Tymczasem musimy właśnie ucisnąć na tą platformę, z której możemy dostać się dalej. Okej. Okay. Sporym minusem jest to, że mam jak zawsze cicho grę i nie słyszę, kiedy spada bomba. Nawet nie wiecie... Teraz dopiero sobie zdaję sobie sprawę, jak bardzo potrzebny jest dźwięk przy tym bossie. Tutaj nie widzimy jeszcze, jak zrzuca bombę. Teraz widzimy. Wcześniej nie widzimy. Okej. Okay. Lekko się trzęsie obraz, więc chociaż po tym mogę powiedzieć. Dobra. Mnie tylko zawsze rozwala, że jak aktualnie Eggmana się bije w tej grze,
to mu wywala tak oczy na wierzch. Nie wiem, gdzie się podziewają twoje okularki w tym momencie? Ja się pytam w ogóle. Dobra. Nice! Okej, okay, for a win. Yeah! No i najsik. Sonic Bus Destroyed. Oh yeah! No i tak, moi drodzy, w naszym odcinku Sky Canyon. Poziom, ojeju, tutaj jest, że tak powiem, sporo, czuć dym, tak potężnie, że tak powiem, przepaście, zgniatanie, przepaście, trochę tego będzie, więc przygotujcie się na następny odcinek. Ja różnie, że tak powiem, jeśli chodzi o ten poziom, raz mi wychodzi, raz nie, więc zobaczymy, na co teraz kolej nadejdzie, ale tak, to będzie w następnym odcinku, jeszcze dzisiaj o 17, tak więc dziękuję za oglądanie tegoż odcinka, mam nadzieję, że wam się on podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. See ya!